Michał Cieślak jeszcze wspominając. Wiemy coś na ten temat, czy nie? Bo ostatnia, współorganizowałaś ostatnią walkę, tak, tę wyprawę do Kongo i co dalej? No bo nie wiadomo nic, jeśli chodzi o Michała Cieślaka, kibice się pytają, co dalej? No z Michałem Cieślakiem sytuacja po raz enty zrobiła się kuriozalna, ponieważ mamy oczywiście kontrakt, który był amerykański, nic się zmieniło. Wydawało mi się, że prowadzimy znowu kilkumiesięczne bardzo fajne rozmowy. Dopływaliśmy przecieki, że ewentualnie będzie walka w sobotę. Bo taki pomysł był, natomiast dwa dni przed ostatecznym podpisaniem albo załącznika do kontraktu amerykańskiego, albo nowego kontraktu amerykańskiego, nagle panowie opiekujący się Michałem Cieślakiem znowu zmienili zdanie. W związku z tym jest kontrakt amerykański, ten, który był i tyle. Więc tak szczerze mówiąc, ja już nic nie rozumiem z tych pomysłów, bo pomysłów było wiele. W poniedziałek jestem umówiony z jednym z opiekunów Michała na podpisanie kontraktu, jakiś tam ostatni tłumacz, a w środę się dowiaduje, że został podpisany jakiś inny kontrakt. To jest jakieś kuriozum zupełne. Trochę szkoda, że wokół chłopaka, który potrafi budzić emocje i pokazał naprawdę parę fajnych walk w Kongo, moim zdaniem walczył bardzo dobrze, może nie znakomicie, gdyby wygrał, ale bardzo się dobrze pokazał w bardzo trudnych warunkach. No niestety otoczenie nie pomaga mu, znaczy pomaga mu na wprost, że tak powiem, jakiś tam zapewniając comiesięczne wynagrodzenie, natomiast to nie pomaga w tym sensie, że albo nie pozwala fachowcom prowadzić jego kariery, albo w pewnych sytuacjach coś robią za niego, jak nagle trzeba podjąć decyzję, to się wycofują, może to Michał podejmuje decyzję. No nie jest to zupełnie poważne, a kariera sportowca nie trwa wiecznie. Nie wiem, no tak jak mówię, no my kontrakt mamy, jeszcze kilka lat będzie trwał, zobaczymy co będzie dalej. Wspomniałeś właśnie tutaj o kontraktach, wcześniej o główce i o KSW. Ja czytając ostatnie, znaczy patrząc na to, co się pojawia w mediach społecznościowych ze strony Krzyszka, mam wrażenie, że on jest sfrustrowany tą całą sytuacją, no bo czeka na pojedynek, który miał się odbyć dawno temu, nie wiadomo, teraz pojawiła się data 12 grudnia, a Krzysiek ma żal, że nie ma kontraktu, ale chyba ty też nie masz kontraktu, zdaje się. To jest prawda. Pojawiła się, znaczy dat się pojawiało kilka. Czytałem ostatnio wywiad z Eddie Hearnem. Zwrócę uwagę, to jest wywiad, a nie oficjalne ogłoszenie walki, że Joshua ma walczyć 12 grudnia. Z drugiej strony czytam na stronach brytyjskich, że do tej pory nie jest uregulowane w Anglii, czy mogą być w tym roku walki z publicznością. Ma być jakaś próba pierwszej gali chyba w najbliższym czasie. Już jest ogłoszona, tak? I Błacki, który zresztą złożył propozycję za tę walkę, Matyi. Czy ma być ogłoszone? Już się mówi o tym, zdaje się, że może być tydzień później walka, ponieważ był moment, że przyszła propozycja wstępna dla Marka Matyi na tę walkę. Natomiast walka Krzysia Głowackiego w żaden sposób nie jest oficjalnie ogłoszona. Ja nie dostałem nawet wzoru kontraktu na tą walkę. Przypomnę, że do walki jest ponad 3 miesiące. Krzysiek rzeczywiście jest sfrustrowany, nawet dosyć takim mało grzecznym SMS-em mnie zaatakował. Co rozumiem tą frustrację, natomiast trzeba zrozumieć jedną rzecz, że w tej chwili cały boks się odradza i w tym także walka Krzysia Głowackiego. Przesunięto wiele, wiele miesięcy, no ale to spotkało nas wszystkich nieszczęście. Prawda jest taka, że tak jak powiedziałem, nie dostałem nawet draftu kontraktu. Tak naprawdę nie znam ostatecznej oferty na tą walkę i na prośbę Krzyśka wysłałem w ciągu kilku dni dwa pod rząd maile, umieszczając Krzysia w kopii, żeby widział tą korespondencję. Zaatakowałem jednego Hearna, z którym raczej nie mam kontakt, teraz może trochę rzadszy, bo on bardzo ciężko pracuje na WhatsAppie. Nie przyszła żadna odpowiedź. I chcę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli będę codziennie atakował, to w końcu może się okazać, że oferta będzie słabsza, niż byśmy oczekiwali. Więc trzeba tutaj, że tak powiem, trochę powstrzymać nerwy na wodze. Domyślam się, że Krzysiek się pali do walki, która miała być wiele miesięcy temu. No, wydaje się rzeczywiście, że ta data grudniowa jakoś pojawia, jest medialną już datą. Natomiast no, poczekajmy jeszcze chwilę. Oczywistym jest, że bez kontraktu do walki nie dojdzie. Oczywistym jest, że kontrakt musi podpisać Krzysiek i oczywistym jest, że robię co mogę, żeby ten kontrakt dostać, ale nie wolno też psuć pozycji negocjacyjnej. Moim zdaniem dzień po dniu moje ataki, w cudzysłowie ataki poprzez wysłanie maili, nie służą budowaniu dobrej pozycji. No dobrze, ale tak realnie na to patrząc, czy w ogóle jest jakieś duże pole do negocjacji tutaj, no bo wiadomo, że tutaj Hearn jest promoterem, który płaci, alternatywą jest ewentualnie przetarg, w którym wiadomo, że i tak będzie przegrana, będzie po prostu podział pieniędzy, czy tutaj jest jakiekolwiek pole do negocjacji, bo ja rozumiem też Krzyśka, że się denerwuje, no ale chyba tutaj nie za bardzo ani ty nie masz nic do powiedzenia, ani on. No prawda jest taka rzeczywiście, że w sytuacji, którą mamy, covidowej, jest jeszcze trudniej niż normalnie. No Polska jakby pieniędzmi, boksem oczywiście nigdy nie stała i nie stoi. No są oczywiście granice, których nie przekroczymy, ani jako promotor, gdyby doszło do przetargu, to w dół sobie nie pozwolimy i honorowo, że tak powiem, licytować będziemy. Nieraz się wygrywało nawet takie przetargi. Natomiast nie oszukujmy się, że większe szanse na zwycięstwo ma raczej Eddie Hearn. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że
tutaj musimy zachować, w ogóle we wszystkich tych sytuacjach, musimy zachować zdrowy rozsądek. W boksie, co czasami nie jest łatwe, w boksie nic nie jest pewne. W boksie pozycja challengera, czy pozycja pierwsza nie jest żadną gwarancją. Czy nam się to podoba, czy nie. To jest ten element w boksie, który często kibice krytykują i słusznie. Więc jeżeli my będziemy za bardzo stawiać swoje wymagania w którymkolwiek kierunku, nie mówię teraz o Krzysiu Gładzkim, mówię ogólnie, to się może okazać, że nikt nas nie będzie czekał i mimo, że dzisiaj jesteśmy pierwsi, drugi, trzeci, to będzie boksował zawodnik numer 4, a nie numer 2 na przykład. Przecież mamy teraz tę sytuację z unifikacją wadze ciężkiej, tak? Kiedy nikt tak naprawdę nie wie, co będzie dalej. Kto będzie musiał boksować o mistrzowski pas. Mauricio Sulejman zmienia zdanie praktycznie co tydzień. Raz mówi, że będzie White, potem, że White'a nie będzie. Teraz Eddie Hearn znowu próbuje wcisnąć White'a, organizując rewanż z Povetkinem. Ja tego tak nie śledzę, natomiast z Mauricio Sulejmana nie sądzę, żeby co tydzień zmieniał zdanie. Może jest kwestia tłumaczenia, może być wycięcia czegoś z głębszego kontekstu, większego kontekstu. Natomiast no, w boksie w ogóle bardzo często nie wiemy czegoś, tak? I pamiętam rozmowy a propos negocjacji z walki Kamila Szeremety z Głowkinem, kiedy padały argumenty, przecież jesteśmy numerem obowiązkowym challengerem. To prawda, tylko pamiętajmy, że zostaliśmy się challengerem bez walki eliminacyjnej. A nawet gdybyśmy byli po walce eliminacyjnej, historia boksu zna wiele przypadków, kiedy obowiązkowy challenger grzecznie czeka, a inni boksują. Myślę, że każdy z prawnych kibiców takich przypadków kontrowersyjnych zna wiele i taka jest prawda. Dzisiaj ktoś jest numer 1, jutro może być numer 3. Nie pochwalam tego, ganię to, ale tak jest. Takie są reguły gry. Właśnie jeszcze a propos Szeremety, bo też nie wiadomo, jak to będzie wszystko wyglądało. Głowkin zakładam, chciałby stoczyć jakąś walkę. DAZN z drugiej strony naciska na organizację jak najszybszą walki pomiędzy Canelo i Głowkinem. Wam się pojawia taka myśl w głowie, tobie na przykład, czy pojawia się taka myśl w głowie, że może ta walka z Głowkinem uciec i na przykład Szeremeta zaboksuje ewentualnie o wakat IBF z innym pięściarzem, to byłaby opcja lepsza, gorsza? To ciężko powiedzieć. Powiem szczerze, że było bardzo blisko do walki Szeremety z Gołowkinem, bodaj 17 chyba stycznia, bo już data praktycznie telewizyjna. Z jakichś przyczyn technicznych po naszej stronie, żeśmy nie zdążyli, że tak powiem, dopełnić wszystkich formalności. Data uciekła. Wydaje się, że do tej walki dojdzie. Gołowkin się bardzo ładnie kilka razy wypowiadał i medialnie, i prywatnie, że umówił się z Szeremetą na walkę i do tej walki dojdzie. Miejmy nadzieję, dotrzyma słowa, aczkolwiek tak jak powiedziałeś, no tutaj jednak telewizja rozdaje karty, w grę wchodzą w przypadku Głowkina, ale także i naszego Kamila Szeremety, dla nas ogromne pieniądze. Na tą chwilę mam informację, że jest duża szansa na listopad, natomiast mamy początek września, więc no, powinniśmy już coś wiedzieć więcej. Dat takich technicznych, może nie technicznych, bo one nie było ogłoszone, ale takich półmedialnych czy w rozmach prywatnych, to już było kilka. W tej chwili słyszę, że jest szansa duża na walkę w połowie listopada, natomiast nic się nie pojawiło. Różnica między Kamilem Szeremetą a Krzysiem Głowackim jest taka, że z Kamilem mamy podpisaną jakąś tam umowę, a z Krzysiem Głowackim nic. Inna sprawa, że w przypadku COVID-u, nawet ta podpisana umowa, która była, jak wszystkie umowy w przypadku stanu wyższej konieczności force majeure w kontraktach najczęściej można rozwiązać. No rzeczywiście wydarzyło się coś, przepraszam, siły wyższe, nie stanu wyższej konieczności, siły wyższe, a oczywiste, że pandemia światowa to jest siła wyższa, która wiele projektów biznesowych we wszystkich obszarach życia społecznego, w sporcie, także w boksie, ale w innych także, wszystko zburzyła, więc ten kontrakt z całą pewnością, ten inny, nie są nie do rozwiązania, nie oszukujmy się.